Cześć, nazywam się Robert Marchel i temat relacji damsko-męskich zgłębiam już od ponad 10 lat. Obecnie jestem jednym z najbardziej znanych trenerów w Polsce w tym temacie. Dzisiaj powiem Ci, jak pokonać nieśmiałość. Najpierw obalę dwa mity na ten temat, a potem powiem Ci o dwóch skutecznych metodach radzenia sobie z tym problemem. Na początek rozprawmy się z dwoma mitami. Pierwszy. Nie jesteś nieśmiały, jeżeli boisz się zagadać do atrakcyjnej osoby na ulicy albo w klubie. Strach przed zagadywaniem do płci przeciwnej jest bardzo powszechny, a przez to w żaden sposób nie odstajesz od społeczeństwa. Drugi. Z nieśmiałością często mylony jest brak doświadczenia. Prawdopodobnie nie czujesz się w pełni komfortowo w kontaktach z atrakcyjnymi osobami nie dlatego, że masz jakąś traumę z dzieciństwa, bo to jest niewielki odsetek wszystkich przypadków, ale dlatego, że boisz się nieznanego. Ale kiedy zdobędziesz trochę doświadczenia, nieśmiałość minie sama. Pierwszym krokiem do pokonania nieśmiałości jest akceptacja tego, że masz taki problem. Potępianie samego siebie za to, że jesteś nieśmiały, będzie tylko pogarszało sprawę. Dlatego pozwól sobie być nieśmiałym. Zobacz, że to nic złego. Nie musisz czuć się źle z tego powodu. Jeżeli będziesz miał z tym problem, to koniecznie zobacz mój film o metodzie 7 pytań, żeby wyluzować i więcej się tym nie przejmować. Pierwszą metodą walki z nieśmiałością jest stopniowe otwieranie się na innych ludzi. Zacznij od naprawdę małych kroków, które nie będą budowały u Ciebie większego dyskomfortu. Dzięki temu będziesz przyzwyczajał się do rozpoczynania nowych znajomości i dzień za dniem będzie Cię stać na więcej i będziesz się z tym czuł coraz bardziej komfortowo. Proponuję zacząć od zadania jednego pytania, kiedy masz kontakt z jakąkolwiek obcą osobą. Na przykład w sklepie, na stacji benzynowej, na poczcie itd. Wiek i płeć nie ma znaczenia. Jeżeli nie będzie kolejki, zapytaj się, jak pani mija dzień? Albo duży dzisiaj ruch? Kiedy zobaczysz, że zadanie takiego pytania nie sprawia większego trudu, zwiększ trudność i następnym razem spróbuj bardziej rozwinąć rozmowę. Zagaduj w ten sposób dotąd, aż będziesz się z tym czuł bardzo swobodnie. Kolejny krok. Zapytaj kogoś o drogę. Dobrze wyszło? Zapytaj jeszcze raz, ale tym razem niech to będzie jakaś atrakcyjna osoba. Podejdź i zadaj tylko jedno pytanie, a potem pójdź w swoją stronę. Stopniowo rób coraz trudniejsze rzeczy i coraz mocniej rozwijaj rozmowę, a Twoja nieśmiałość będzie znikała z każdym dniem. Drugą metodą, którą warto równolegle wprowadzać w życie, jest obserwowanie samego siebie i zwiększanie swojej świadomości. A to wszystko sprowadza się do pozbywania się potrzeby akceptacji i aprobaty ze strony innych ludzi. Krok pierwszy. Kiedy czujesz strach lub stres związany z nieśmiałością, uświadom sobie obecność tego uczucia. Powiedz sobie, w tej chwili czuję strach. Kiedy nie jesteś świadomy tego, że się boisz, strach może Cię mocno kontrolować. Dopiero kiedy będziesz świadomy swoich emocji, będziesz miał szansę przejąć nad nimi kontrolę. Samo nazwanie tej negatywnej emocji, którą w danej chwili przeżywasz, znacznie ją obniży. Krok drugi. Nie walcz z tym uczuciem. Pozwól mu trwać i obserwuj je, kiedy przychodzi i kiedy odchodzi, bo każde uczucie prędzej czy później minie. Krok trzeci. Zrozum, że to, jak odbierają Cię inni ludzie i co o Tobie pomyślą, świadczy przede wszystkim o nich, a nie o Tobie. Człowiek pełen miłości tylko uśmiechnie się przyjaźnie, nawet jeżeli zrobisz jakąś wielką gafę. A ludzie pełni nienawiści czasami osądzą Cię i skrytykują nawet bez żadnego powodu. Ale to jest ich problem, nie Twój. To oni duszą się w tych emocjach. W tym krótkim filmie byłem w stanie przedstawić Ci tylko zarys całej tej metody, a jest to długi proces. Jeśli chcesz więcej informacji na ten temat, to koniecznie zapoznaj się z moim 30-dniowym kursem świadomości i głębokiej pewności siebie, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. A jeśli podobało Ci się to wideo, to śmiało kliknij tutaj i subskrybuj ten kanał. Zapraszam też do polubienia mojego Facebooka, bo dzięki temu łatwiej trafisz na kolejne moje filmy. A na dzisiaj to już wszystko.
do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchew.